W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stan wojenny jest wprowadzony na terenie całego kraju. Tysiące działaczy Solidarności zatrzymanych i uwięzionych. Lech Wałęsa wywieziony w miejsce bliżej nieokreślone. Brutalny powrót do tragicznej przeszłości grudnia 1970 roku. Przygnębienie, zimno, strach. W Gdańsku, na Śląsku, w Nowej Hucie robotnicy barykadują się w fabrykach i kopalniach. Stanie jakieś! Rozumiecie? Wydział za 15, wyjdźcie! Przecież nic wam nie zrobią, no pracuję w tym samym. Kolejne dni przynoszą brutalne starcia z milicją. Opór nie mający szans powodzenia. Kamienie przeciwko czołgom. W kopalni Wujek 7 zabitych. 7 ofiar, które można dołączyć do tragicznej listy poległych w grudniu 1970 roku. Brutalna rzeczywistość. Represje. W więzieniu przywódcy Solidarności mogą sobie przypomnieć chwilę sprzed przeszło roku. Rozmowy w Gdańsku w sierpniu 1980. Ale czy możemy być pewni, że nie znajdą się fałszywi świadkowie i fałszywy proces i nie okaże się, że cały MKS to banda kryminalistów? Panie premierze i Wysoka Komisja, jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Jest to sprawa, czy ustrój nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny. Niestety, przypuszczenie to okazało się prawdziwe. Dla Andrzeja Gwiazdy i innych działaczy Solidarności koniec roku 1981 oznacza więzienie. Pracuję w zakładach marchlewskiego na stanowisku tkaczki w tkalni. Mój zarobek waha się w granicach 7,5 tysiąca, 8 na miesiąc. Z tego mam na utrzymaniu dwoje dzieci i męża, który został skazany z dekretu o stanie wojny na 3 lata pozbawienia wolności. Muszę pomagać mężowi. Taki wyjazd do niego kosztuje mnie gdzieś około 3000. Dzieci są strasznie pobudliwe. Z tego względu, że nawet były przy aresztowaniu ojca. Ja oczywiście też stałam się strasznie nerwowa. Tym bardziej, że są straszne kolejki. Trzeba wszędzie wystać, żeby cokolwiek można było kupić. Nie stać nas na zakupienie żadnego buta, ni ubrania, czy jakąś podomkę, czy coś. To my sobie już na to nie możemy pozwalać. Nerwy nieraz tak mnie bardzo
roztrzęsą, że po prostu nie kontaktuje, nie panuje nad sobą. Nie, w ogóle nic do mnie nie dociera. Za chwilę wydaje mi się nieraz, że za moment może już zgłupieje, że nie wytrzymam tego natężenia nerwowego, czy to w pracy, czy to w ogóle, no, jestem po prostu ogłuszona nerwami. Było to sprawozdanie z wizyty generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. Maski spadają. W telewizji dziennikarze prezentują wiadomości w mundurach wojskowych. Symboliczny obraz stanu wojennego. Służba bezpieczeństwa jest wszechobecna. Zakłady przemysłowe są pod jej szczególnym nadzorem. Kontrole dokumentów stają się realnością dnia codziennego. Pomimo masowych aresztowań, ocaleli działacze związkowi organizują ruch oporu. Radio, drukarnie, fałszywe dokumenty, kryjówki. Związek schodzi do podziemia. Ja myślę sobie, że jedno jest pewne. Mianowicie obecna sytuacja polityczna nie ma żadnych perspektyw. Ekipie Jaruzelskiego pozostało już bardzo niewiele czasu. Kryzys, w zasadzie katastrofa ekonomiczna, narasta. Rośnie bieda, poczucie zniewolenia i frustracji w związku z tym i poczucie ludzi, że nie mają żadnych perspektyw życiowych w obecnej sytuacji. Póki Rosjanie nie zrozumieją, że ta droga, którą wybrali 13 grudnia, donikąd nie prowadzi, póki będzie tu sytuacja politycznie nierozwiązywalna. Od 3 miesięcy Lech Wałęsa jest uwięziony w nieznanym miejscu. Wreszcie 26 marca odwiedza go żona Danuta z ich najmłodszym dzieckiem, przedwcześnie urodzoną Wiktorią. Wtedy to Danuta wykonuje zdjęcia, które pokazują, jak w animowanym filmie, że mimo uwięzienia nie traci siły i odwagi, że solidarność zwycięży. Sierpnia. Gdańsk. Rocznica porozumień gdańskich. Warszawa tego samego dnia. Na ulicach Starego Miasta trwają starcia z milicją.
We Wrocławiu brutalna scena. Polowanie na manifestantów. Młody człowiek, rozjechany przez ciężarówkę milicyjną, pomimo licznych obrażeń, cudem przeżyje. Liczba ofiar stanu wojennego tego dnia powiększy się jednak znowu. W Moskwie intrygi poprzedzają przejęcie schedy. Od kilku miesięcy wszystko zależy od stanu zdrowia Leonida Breżniewa, starca poruszającego się mechanicznymi ruchami. Listopada, podczas ceremonii poświęconej 65. rocznicy rewolucji październikowej, widzimy w kolejności przyszłych jego następców. Andropowa, patrona KGB, oraz zaraz po nim Czernienkę. Są to ostatnie chwile Breżniewa, który umrze 3 dni później, w dniu 10 listopada. 14 w Gdańsku. Tłum od świtu gromadzi się pod domem Wałęsy. Wreszcie wieczorem przywódca Solidarności przybywa. Zmęczony, opuchnięta twarz. 11 miesięcy więzienia wycisnęło na nim swoje piętno. Zwolniony w dzień pogrzebu Breżniewa. Przypadek, który nabiera symbolicznego znaczenia. Przyszłość wydaje się jednak niepewna. Robotnicy stoczni, współtowarzysze pracy nie mają wiele nadziei. Czy wy myślicie, że Wałęsa będzie mógł brać udział w życiu politycznym tego kraju? Znikome ma szanse. Znikome w tej chwili. Bardzo znikome. Macie nadzieję, że Lech może wróci do stoczni? Nie wiem, myślę, że władza mu nie pozwoli. A może, czy idea Solidarności jest cały czas żywa wśród was? Zależy jaka Solidarność, czy w pracy, czy związek. My nie możemy mówić na ten temat. Nie możemy mówić, bo wiemy, o co chodzi. Pozbawiony pracy. Strzeżony dzień i noc przez agentów Służby Bezpieczeństwa. Podsłuchiwany. Inwigilowany. Nieodstępowany na krok. Nawet we własnym samochodzie. Pomimo wszystko, 20 kwietnia Lechowi Wałęsie udaje się uciec swoim opiekunom i spotkać przywódców podziemia. Na reakcję władzy nie trzeba długo czekać. 2 dni później
Wałęsa otrzymuje długo oczekiwane zezwolenie na podjęcie pracy w stoczni. Oczywiście jest to doskonała metoda do lepszej kontroli. Ale tego dnia Wałęsa jest przede wszystkim szczęśliwy. Niech pan nie zapomina, że Lech Wałęsa jest obecnie człowiekiem najlepiej strzeżonym w Europie. I żeby spotkać działaczy podziemia, musiał zgubić setki strażników. Jest to wyczyn, który sprawia przyjemność, ale ja myślę, że to, co jest w nim najważniejsze, to interpretacja tego spotkania. Lech Wałęsa oraz przywódcy podziemia mają ogromny prestiż narodowy. Spotkanie ich wykazało, że Solidarność istnieje ciągle jako ruch niepodzielny, że istnieje zgodność poglądów między przywódcami, którzy są na wolności, i tymi, którzy są w podziemiu. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Solidarności. Jedno, co mogę powiedzieć, to że związek ten jest nadzieją Polaków. Niezależne manifestacje pierwszomajowe są zabronione. W Warszawie, podobnie jak we wszystkich większych miastach Polski, obie strony przygotowują się do obchodów. W tym samym momencie w Moskwie trwa, jak co roku, pochód pierwszomajowy. Na trybunie, w centrum, Gorbaczow. Na razie władza należy wciąż do Andropowa. Czarnienko jest nieobecny. Historia toczy się dalej. Kilka tygodni później, u siebie w Gdańsku, Lech Wałęsa obserwuje przebieg wizyty Jana Pawła II w Polsce. Podróż ta, pierwsza od chwili ogłoszenia stanu wojennego, była długo negocjowana. Kościół postawił jako warunek spotkania Jana Pawła II z generałem Jaruzelskim uwolnienie Lecha Wałęsy, wszystkich więźniów politycznych i zniesienie stanu wojennego. Dość obracają. Dziękuję bardzo. Najlepiej się czuję w Polsce. Jednak człowiek do
tego klimatu pasuje. Pod koniec wizyty, w głębokiej tajemnicy, papież spotyka Lecha Wałęsa. Miesiąc później w Sejmie wydaje się, że cel podróży Ojca Świętego został osiągnięty. Rada Państwa na podstawie artykułu 33, ustęp 2 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zniosła z dniem 22 lipca 1983 roku na całym terytorium Polski stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku. Lecz nie jest to jeszcze koniec represyjnego systemu prawnego. Działacze związków wciąż przebywają w więzieniach. Represja trwa. 25 sierpnia Lech Wałęsa przybywa do sali, gdzie w sierpniu 1980 roku odbyło się podpisanie układów z rządem. W tej chwili dla władzy jest już tylko zwykłym obywatelem. Wicepremier Mieczysław Rakowski przybywa do Stoczni Gdańskiej, kolebki Solidarności, aby potwierdzić tym samym klęskę związku. Wydaje się, że impreza jest dobrze przygotowana. Oficjalna telewizja rejestruje spotkanie, robi się coraz bardziej gorąco. Zarówno z tych okrzyków, jak i gwizdów, które się rozlegały na sali, widać, że jednolitego poglądu nie mamy na różne sprawy. Tak. Więc, ale myślę, że w jednej sprawie będziemy zgodni, mianowicie, że pozwolicie mi zdjąć marynarkę i krawat, bo jest za gorąco. Czy można? A na co to ma się przydać krawat? Do wieszania? Tak? Świetnie. Ludzie pracy za najważniejsze osiągnięcie uważali powstanie w wyniku podpisania porozumień niezależnych samorządnych związków zawodowych. Takie związki obecnie powstają, a więc... Czy ja nie prosiłem o spokój, o nieprzerywanie? Ja jeszcze raz proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli ktoś musi się koniecznie wykrzyczeć, to niech to zrobi w domu albo tutaj na zewnątrz. Na świeżym powietrzu lepiej płuca pracują po prostu. A więc gdzie jest Solidarność, może ktoś zapytać. Gdyby temu mojemu pytaniu nie towarzyszyły te okrzyki, to bym powiedział, że pytanie, gdzie jest Solidarność, jest uzasadnione. Jeszcze raz potwierdzacie to, że były przyczyny, byli ludzie, którzy doprowadzili do tego. Że nie ma dziś Solidarności. Jeszcze raz to potwierdzacie. To dowód wielkiej dojrzałości politycznej. Tak. Jeszcze raz potwierdzacie.
Miesiąc później Lech Wałęsa ma 40 lat. Jest prawie rówieśnikiem Polski Ludowej. W kościele świętej Brygidy obecny jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pozostał mu tylko jeden rok życia. To prawda? Nie wiecie. Przekazuję ci ostatnią wiadomość w radiu. Powiedzieli, że Nagroda Nobla została przyznana Lechowi Wałęsie, przywódcy Solidarności, jak Boga kocham. Wierzę cię. No słowo daję, przysięgam, przy świadkach. Oczywiście byłaby to wielka sprawa, ale jeszcze w dalszym ciągu, ponieważ ja nie słyszałem, nie wierzę w to. Tego wieczoru wiadomość jest potwierdzona. Lech Wałęsa, obawiając się, że nie będzie mógł powrócić do kraju, nie pojechał do Oslo. W Gdańsku słucha radia Wolna Europa, transmitującego przebieg uroczystości. Danuta odczytuje przygotowane przez męża przemówienie. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem i do których należę, wśród gdańskich robotników. Z bólem myślę o tych, którzy wierność Solidarności przypłacili życiem, o tych, którzy przebywają w murach więziennych, o tych, którzy są przedmiotem represji. Myślę o wszystkich, z którymi szliśmy wspólną drogą i z którymi razem przeżywamy trudny czas próby. Nazajutrz, po długim dniu pracy, Lech Wałęsa odpowiada na pytania dziennikarza. Jestem malutkim człowiekiem, naprawdę niedużo wiedzącym, nie bardzo odważnym, drobnym, małym człowiekiem, który stara się robić i rozwiązywać problemy w epoce, w której żyję. A czy robię źle, czy dobrze, nie do mnie należy ocena. Staram się maksymalnie robić to, do czego się zobowiązuję. I będę tak zawsze starał się postępować. Ale oceny nie do mnie należą. Jestem przekonany i pewny, że jesteśmy skazani na negocjacje i na wspólne wyciągnięcie kraju z kryzysu. Nikomu to się nie powiedzie w pojedynkę, ani małą grupą. Jednak jestem przekonany, że siądziemy do stołu. Trudno mi powiedzieć kadrowo, kto z jednej strony, kto z drugiej. Dużo pan dzisiaj pracował? Oj, normalnie, dość dużo, bo nawet rąk nie domyłem. To będzie możliwe? Jego życie pozostaje życiem związkowca i robotnika. Całą wysokość Nagrody Nobla przeznacza na Kościelną Fundację Wspierania Rolnictwa Indywidualnego. Każdego miesiąca ksiądz Popiełuszko, jak wielu innych księży, odprawia mszę za uwięzionych. Poniosła klęskę. Ona idzie do zwycięstwa. Idzie powoli, ale coraz mocniej wrasta w naród. Potrzeba jej jeszcze być może wiele wycierpieć, zahartować się jak złoto w tyglu. Ale sierpień 80 roku ukazał właściwą drogę dla ludzi nowego pokolenia, dla ludzi żyjących w umiłowaniu prawdy,
trzeźwości, odwagi i braterskiej miłości. Skomponowana przez niego pieśń wchodzi do arsenału pieśni opozycyjnych. Wzywany regularnie na przesłuchania, ksiądz staje się również obiektem gruźb i prowokacji. Pytania, jakie panu zadadzą? Na żadne. Ja się trochę panowie zupełnie nie mają. I błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do tych wszystkich, którzy szczególnie w ostatnim czasie grożą mi w swoich listach, cytuję, kulą łeb, podarżnięciem gardła czy powieszeniem na krzyżu, aby, skoro są zdolni do takich gruźb, mieli również odwagę podpisać się pod swoimi listami, a nie tchórzliwie ukrywać się pod anonimami, czy podawać zmyślone adresy. Chcemy prosić, by na wolność powrócili ci wszyscy, którym zabrano ją niesłusznie za przekonania, za bardziej dojrzałą troskę o losy domu ojczystego. Znowu nadchodzi 1 maja. Tradycyjne już manifestacje antyrządowe są mniej liczne, ale zawsze brutalnie tłumione. Na Kremlu starcy zastępują umarłych. Andropow nie żyje. Władza spoczywa w rękach Czernienki, który przyjmuje przywódców bratnich krajów. Węgry Janusz Kadr. Głowa delegacji GDR Erich Honecker. Głowa delegacji Polski Wojciech Jaruzelski. Głowa delegacji Rumunii Nikolaj Ceaușescu. Głowa delegacji Czechosłowakii. Historia toczy się dalej. Polski Ludowej, na Lwów! Pol! 22 lipca w Warszawie trwają obchody 40-lecia Polski Ludowej. Przyszłość zdaje się uśmiechać do generała Jaruzelskiego. Sytuacja jest na tyle zadowalająca, że może on sobie pozwolić na zwolnienie większości więźniów politycznych. Tego samego dnia ksiądz Popiełuszko przyjmuje amnestionowanych działaczy Solidarności. Są wśród nich Jacek Kuroń, uwolniony po 2,5-rocznym pobycie w więzieniu, i Adam Michnik, który pozostanie na wolności tylko 5 miesięcy. Ale niedługo kolejny dramat wstrząśnie Polską. W końcu października
Cały kraj niepokoi się o losy księdza Popiełuszki, przeczuwając najgorsze. 30. Zebrani na wieczornej mszy dowiadują się strasznej prawdy. Ciało księdza Popiełuszki zostało właśnie odnalezione, zamordowane, okaleczone, torturowane. Trzy dni później ksiądz Popiełuszko jest pochowany u stóp kościoła świętego Kostki. Na uroczystości pogrzebowe przybywają wszyscy. Przywódcy związkowi, działacze opozycji, setki tysięcy Polaków. Zawsze pamięć o księdzu Jerzym, wierny, solidarny, nie zginęła i nie zginie. Gnamy cię w skupieniu, z godnością i z nadzieją na sprawiedliwy pokój społeczny w ojczyźnie naszej. Spoczywaj w pokoju, solidarność żyje, bo ty oddałeś za nią swoje życie. Thank you.
miejsce w swoim rodzinnym kraju, w swoim miejscu. I żeby tak przeżywać człowiek mógł niebezpieczny chwil. Za krzyż każdy kapłan przysięga. Krzyż jest zwycięstwo z krzyżem. Za krzyż walczył, z krzyżem poszedł i przysięgi swojej nie złamał kapłańskiej. Życia oddał, a dotrzymał tego, co Bogu przysięga. Oni jeden zamiar mieli. Popieluszkę zniszczą i się skończy to wszystko. A tymczasem jak popieluszkę zniszczyli, to popieluszków kilkaset zrobiło się. Na każdym cmentarzu krzyż popieluszki. Gdzie jest wiara w sercu, tam odżyło się to wszystko. Przez całe dni i noce milczący tłum oddaje hołd swojemu bohaterowi. Solidarność odnajduje swoją siłę. W Związku Radzieckim Gorbaczow zastępuje zmarłego 10 marca Czernianka. W końcu kwietnia nowy sekretarz KPZR przybywa do Warszawy. Nadchodzi kolejny 1 maja ze swoim rytualnym pochodem bohaterów pracy socjalistycznej. Porządek dla jednych, wolność dla drugich. Charakteryzowane twarze, sztuczne brody i peruki. Przywódcy podziemia od 4 lat, osoby najbardziej poszukiwane w Polsce. Zbigniew Bujak w podziemiu od pierwszego dnia stanu wojennego. Szumiejko zastępuje Frasyniuka, zatrzymanego i sądzonego po raz drugi na początku roku. Bogdan Lis. Przed aresztowaniem. Od roku w więzieniu. Bujak jest więc jednym z ostatnich przywódców Solidarności przebywających na wolności. Wciąż inne przebrania. Nieuchwytny. Porównuje się go do Robin Hooda. Kontakty między Wałęsą i przywódcami związku będącymi na wolności są konieczne, ale równocześnie niebezpieczne. No dobrze, ale żebym ja miał ten kontakt, to muszę zgubić obstawę.
Bywa tak, że mam obstawę nieustannie, całym ciągiem, miesiące całe się ciągną i wtedy tą obstawę trzeba gubić, bo bywa tak, że czasami jest obstawa, czasami nie ma, wtedy się gubię, wtedy nie muszę się gubić, sprawdzę tylko, że nie mam obstawy i już. Ale i tak do sprawdzenia, czy nie mam obstawy, coś w rodzaju składu jest potrzebne. Pomimo wszystko, po 5 latach nieprzerwanych poszukiwań 31 maja 1986 roku Bujak jest aresztowany. Bo on się nazywa, źle pan akurat zapisał, że nazwisko nazywa się Mul, tak jak się czyta, czyli M. Podczas przesłuchania ukryta kamera stara się wyłowić kompromitującego zdania. Jest pewny siebie, rozluźniony. Będzie uwolniony za 3 miesiące, w tym samym czasie co Bogdan Lis, we wrześniu 1986 roku. Czerwiec 1987. Trzecia wizyta papieża w Polsce.
Późnym wieczorem papież przyjmuje Lecha Wałęsę. To już ich trzecie spotkanie. Tym razem odbywające się w rodzinnej atmosferze. Wiktoria, urodzona na początku stanu wojennego, ma już 5 lat. Dzieci rosną. W życie wchodzi nowe pokolenie niecierpliwe, kontestujące. Że ludzie, którzy siedzą za wojsko, nie powinni tam siedzieć, że jest to niesprawiedliwość. Dlaczego pan tego nie robił? Robiłem, ja wydałem ponad 1000 oświadczeń, mogę wydać 1001. Ale zaraz. A dlaczego do mnie nikt nie przyszedł? Czy ja mam na każdego pytać i nasłuchać, a może oni powinienem wydać, a może takie, a może nie takie? No nie tak. Zabraliście się za temat. Chcecie być organizacją? Proszę przyjść, zorganizowanie, przyjść delegację, że to i to Lech Wałęsa może by zrobił. Ja zastanowię się, może i zrobię. Młodzież obrywa i oni są zawsze na czele, oni siedzą i ich biją i oni mają kolegia. I nie wolno im tego w ogóle odmawiać, że oni się chowają za pana plecy, a pan idzie pierwszy i na pana armatki. Od wielu lat, panie Leszku, taka jest prawda, że pan przy pierwszej próbie zlikwidowania jakiejkolwiek manifestacji wycofuje się na zawsze. Proszę państwa, teraz ja pani odpowiem. Gdyby pani 1% zobaczyła tej roboty, którą robi Wałęsa, to by pani dopiero mogła cokolwiek osądzić. Pani przyjdzie do mnie do domu i pani dopiero zobaczy. Natomiast ja już więcej siły nie mam. Ja nie uważam, żebym ja wchodził w akcje, które będą mnie zmuszały do ucieczki albo do bicia się. Ja uciekać, proszę panią, nie będę. Mogę paść, ale uciec to nie. No ale pomóżcie mi robić więcej. Zmieńcie mi doradców, zmieńcie wreszcie Wałęsę, bo też patrzę sprawy. Jestem za, ale nie zmiana, że wybrali innego i on usiadł go, że robię kra. Przez robotę, przez rozwiązania, przez dopchanie się, to jest okres pchania się, wypchania Wałęsy, tak jest. Ale nie demagogią, tylko rozwiązaniem, tylko to przekonanie tej sali, że Wałęsa nie ma racji, że ten ma rację, za tym pójdą. Czy mnie ktoś wybierał, żebym ja przez płot przeskoczył? Nie. Czy teraz młodzieży macie taką piękną szansę? I ta młodzież musi walczyć, tylko żeby dać jej hierarchię ważności. O co, jak, kiedy, bo podpalą dom i razem wspólnie, no spalimy się. Pożar wybucha w końcu kwietnia. Strajk rozpoczyna się w Nowej Hucie, następnie w Stoczni Gdańskiej. Jak ludzie, a nie jak psy. Ja mam 82,50, bo teraz było, proszę cię, podwyżka. To jest normalnie śmieszne. Bez nadgodzin, bez niczego. To jest 20 tysięcy. Za 20 tysięcy ma się wyżywić, odłożyć i ma o czym rozmawiać. Kilogram jabłek kosztuje 600-700 zł. To trzeba 4 godziny pracować na głupie jabłka. I to w sezonie nawet było. Na kilogram mięsa trzeba cały dzień pracować. To już jest to jawne kpiny. Sytuacja jest taka materialna, tragicznie marna, że nie idzie wyżywić rodziny. Bo tam pracuję, jestem pracownikiem K1 i zarabiam w granicach 30 paru. Tam jest masę osób, którzy zarabiają 30 do 40. Jak jest w ogóle, czy to jest strajk, czy to co to jest? Ja muszę się zapoznać, ponieważ mnie nie było, muszę się zapoznać, jaka sytuacja jest. Właśnie, ja chciałem powiedzieć po prostu, ja w imieniu K1 to powstało spontanicznie. Ja i doprowadziłem, dlaczego? Znaczy inni ludzie na K1, sytuacja nas musiła, materialna. Ja to ja wszystko wiem, tylko teraz tak, jak to właściwie jest? Teraz dokładnie ogłosiłem. Czy w ogóle widział, jako takie popierają? Popierają, Leszek. I mówię, przewodniczący kazał. Ogłosiłem strajk okupacyjny. Powiedziałem, co to znaczy strajk okupacyjny. Okupacyjny znaczy, że siedzimy do oporu. Nie, tak. Moi ludzie z K1 tam po prostu pójdą. Pójdą zdecydowanie. Za mną po prostu my nawet będziemy tym jednym wydziałem, my będziemy stali. Ale są jeszcze inni. I teraz o to chodzi, żeby po prostu chodzi o... Lesiu, kochany, żebyś ty objął. Nie. Ja jestem z wami, ale pamiętajcie o tym, że my musimy wygrać dla Polski. Ja chcę, żebyście wy, ponieważ zaczęliście, i ja jestem z wami, będę co każdą wolną chwilę przyjeżdżał. Panie
stocznia, gdy nadszedł maj, zawrzała krew. Ktoś krzyknął nam, chodźcie na bramy! Nie bójcie się, bo cały lud jest z nami. Solidarność zwycięży znów. W nocy, w momencie kiedy Kościół rozpoczyna negocjacje, specjalne oddziały milicji atakują strajkujących w Nowej Hucie. Brutalne represje przywołują wspomnienia 1981 roku. Czyżby powrót do praktyk stanu wojennego? W Gdańsku strajkujący czekają. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. No też pamiętam. Już pamiętam 70 rok jako dziecko jeszcze, ale 76 w mojej rodzinie był właśnie już jedna ofiara Radomia. Zginął wujek w Radomiu. Nie zdaje, że będzie może, będzie krwawo to wyglądało. Ze względu tego, że po prostu Sosnowiec jest cierpliwy do końca, a jeżeli usije pałki milicjant, to będzie krwawo. Ja się nie, to znaczy troszeczkę się boję, ale po prostu, żeby ja idę za sprawiedliwością. Czuwają przez całą noc. Milicja nie interweniuje. Dotąd, dopóki będzie komitet strajkowy i wyjdę razem z komitetem. Niech żyje Solidarność! Niech żyje! Niech żyje Lech Wałęsa! Niech żyje! Strajk trwa, ale się nie rozprzestrzenia. Strajkujący są zbyt nieliczni. Dyrekcja odmawia wszelkich negocjacji. Yeah.
No, ktoś powiedział, że mam słabe żyły, to znaczy, że żyły moje nie mają tych zapadek dobrych. Jak ja stoję, mam za dużo 8 kilo czy 10, to ja nie mogę wytrzymać. Tyle ja 25 lat bez przerwy na nogach. Pracowałem na stojąco zawsze. Tadeusz Mazowiecki jest na miejscu. Od pierwszych dni. A poza tym, no, czekam na rozmowę z Lechem Wałęsą i z komitetem. Oświadczenie. Zdecydowaliśmy się na podjęcie suwerennej decyzji o opuszczeniu stoczni bez uzgodnień z władzą, której postawa uniemożliwiła porozumienie. Kraj jest pogrążony w kryzysie. Zamiera gospodarka. Rzesze Polaków nie widzą szans życiowych we własnym kraju. Państwo nadal traktowane jest przez rządzących jak ich własność. Trwanie tego stanu rzeczy grozi narodową katastrofą. Robotnicy Nowej Huty i my ze Stoczni Gdańskiej wygraliśmy sprawę bezcenną. Po kilku latach bierności i poczucia beznadziejności polskie społeczeństwo ożywa. Nie rezygnujemy z walki o NSZZ Solidarność. Młode pokolenie robotników i studentów otwarło w tych dniach nową wiosnę Solidarności. Pozostajemy wierni hasłu naszego strajku. Nie ma wolności bez Solidarności. Gdańsk, dnia 10 maja 1988 roku. Dziękuję. Nie emigrujcie z naszej ojczyzny, bo to jest wasza ojczyzna. Nadzieja odżywa kilka miesięcy później. Znowu 22 sierpnia staje Śląsk i Gdańsk. Włamali się do pomieszczeń centralnej stołówki. Do tej pory strajkujący nie przedstawili żadnych postulatów, również w morskim porcie handlowym. Na pierwszym i czwartym rejonie około 300 osób z załóg tych rejonów ogłosiło strajk. Przedstawiono dyrekcji szereg postulatów. Ja już nie mam siły. Patrzcie, jak ja wyglądam. Fragment człowieka, choć brzuch duży. Proszę państwa, ja już nie chcę. Proszę was, nie pozwólcie mi strajkować. Ale przecież ja przysięgałem na swoją wiarę. Ja przysięgam na Solidarność. Wy mnie wybraliście przecież do diabła. Ja nie mogę was zostawić. Ja nachapałem pieniędzy, nagród. Ale duży, honor. Jak długo będziemy, długo walczyć pokojowo, ja się pytam. No. Jak w ogóle? Komuna to jest wyższy stan. Komuna dla mnie to jest zaraza. To Hitler, zrozumiał pan.
Nie będą nas poniżać, nie będą nas bałwodzić. Musimy być solidarni i czym bardziej solidarni, tym zwycięstwo będzie szybsze. To, co 7 lat się działo, to było jedno wielkie poniżenie. Do dzisiaj straszą nas, ustawiają czołgi, ustawiają armię. W imię czego? Jeszcze raz, mimo wszystko, Lech Wałęsa mówi, jesteśmy gotowi do porozumienia. Nie chcemy strajkować, nie wolno nam strajkować. Polska, stocznia potrzebuje pracy, wytężonej pracy dla nas, dla dzieci naszych. Ale czy my mamy inny wybór? Tak jest! Przebieg wydarzeń przerasta wyraźnie dyrekcję stoczni. Wiatr zaczyna wiać w inną stronę. Tym panem o bezpieką może być, a nie między nami. Natomiast jeszcze raz mówię, że są pewne rzeczy, które powinniśmy w stoczni uzgadniać. Dyrektor się dał poznać w kwietniu, w maju dał się poznać teraz. Szkoda słów. Czekamy na pluralista solidarność. Koniec. Finito, panie dyrektorze. Pan złamał wszelkie prawa. Nawet moralne, proszę pana. Dlatego nie mam o czym mówić. Dziękuję panu bardzo. Bądź naszą nadzieją, bądź naszą nadzieją. Majowa Madonna hutników, pobitych w środku nocy. Madonna stoczniowców, patronko Solidarności. Przetrzyj ślepcom oczy, miej w opiece górników i prowadź nas do wolności. I prowadź nas do wolności. Po 5 dniach strajku generał Kiszczak wyraża zgodę na negocjacje przy okrągłym stole. Kiszczak chce rozmawiać z Wałęsą i mówi tak. Pan Wałęsa i ja musimy mieć jakieś minimum zaufania do siebie. Dotyczy rozmowa nasza ustalenia prawił, kiedy zrobi się rozmowę okrągłego stołu. I my wydamy odpowiedni komunikat, że minister spraw wewnętrznych przeprowadził rozmowę z Lechem Wałęsą. Nowe pokolenie dochodzi do czynnej akcji. Stare musi ustąpić. Zakładasz? Proponuję to innym też. Zakładasz? Nie!
mówisz, że młode, wykształcone, pężne, ciekawe, za moja tego. Nie siedzieć za długo na stołku, to jest fatalnie. Ale czy przyjąłby pan przewodniczącego NSZZ Solidarność? Nie. Wywalczyć muszę ją, ale oddaję właśnie koledze. Pałeczkę w drugim. A wywalczyć, żeby mnie kurczę zabili, to wywalczyć ją. Nie na lubię. Ale natomiast, ale nie chcę konsumować. Znaczy, za kogo panowie się macie? Ta Solidarność nie reprezentuje już Polski. Osiągnięto. Rozmowy są rozpoczęte, ale do końca utrzymują się opory i wątpliwości. Kłamstwa i fortele przeciwnika pozostały zbyt głęboko w pamięci. Nie jeden z nas podejrzewa, że strona rządowa wpuści nas w taki kanał, mianowicie, że będziemy partnerami w klęsce. Ja nie przegrałem tego, tylko że nie mogę udowodnić, że wygrałem. A udowodnię, Bogdan, udowodnię tobie Jalince jako przyjaciołom starym i wiernym. Mam nadzieję. Udowodnię ci, że wygra, tylko że na dzisiaj nie jestem w stanie. Ja naprawdę nie wątpię, że ta władza wyciągnęła wnioski i naprawdę nie wątpię, że wreszcie na drodze porozumienia znajdziemy rozwiązanie. Bo już więcej nie można oszukiwać, więcej nie można czekać. Takie wnioski wyciągłem, albo jestem naiwny, na pewno nie zdradziłem. Wierzę w porozumienie, wierzę w Polskę, wierzę w mądrość waszą. Wszystkiego dobrego. Od sierpnia 1980 roku minęło 8 lat. Nadzieja znowu odżywa. Listopad. Trwają przygotowania w kuchni parafii Świętej Brygidy. Margaret Thatcher przybywa do Gdańska, aby wyrazić swe poparcie dla wciąż nielegalnego związku. Zaniepokojenie jednak wzrasta. Od 2 miesięcy negocjacje stoją praktycznie w miejscu. Czyżby jeszcze jeden manewr władzy? Wszystko jedno, legalni czy nie, jesteście siłą tutaj. Uporządkowane. Legal or not, you're asked to go to round table talk. So this is a protocol. The government asks what it alleges is an illegal organization. Bo to jest paradoks, że rząd prosi nielegalną organizację do tego, żeby so you're legal, wejść do protokołu. Także my jesteśmy za wyjątkiem, że tak powiem, tylko pewnej formalności. Dostałem policyjną eskortę, żeby pana zobaczyć. To jest paradoks. Grudnia. Podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej po stanie wojennym Lech Wałęsa, zwykły obywatel, jest przyjęty z honorami należnymi szefowi państwa.
Władza zaczyna rozumieć, że tym razem pole manewru jest ograniczone. Rozmowy okrągłego stołu muszą być prowadzone. My patrzymy przez, w tej świetlicy więziennej na wasze programy, to cały czas sobie obiecujemy i, że tak powiem, podniecamy się sytuacją, kiedy się spotkamy z wami i plujemy wam twarz za to, że plujecie przez 7 lat. Nie plujemy, dlatego że tego wymaga sytuacja w kraju. Jak trzeba budować państwo policyjne, wy jesteście fachowcy. Jak trzeba budować państwo obywatelskie, to my jesteśmy fachowcy. No przyjmijmy, że to tak jest. No taka jest nasza wiedza. Wszystkim słowom w tym kraju pozbawiono je treści. Słowo demokracja znaczyło jej brak. Słowo braterska pomoc, jak pan pamięta, znaczyło interwencję zbrojną. I tak dalej. Można tak. Słowo bezpieczeństwo było najbardziej niebezpiecznym słowem, jakie ja znam. I powoli zaczynamy wracać do... Nadajemy słowom ich tożsamość i jednoznaczność. Kwietnia. Rezultatem rozmów okrągłego stołu jest ponowna legalizacja Solidarności oraz wyznaczenie daty wyborów, do których jest dopuszczona opozycja. Wydarzenie bez precedensu w państwie komunistycznym. Góra z górą. Mam nadzieję, że się już nie rozejdziemy. Myślę, że nie. Wyglądamy się pański leży przede wszystkim. Tak, mam nadzieję właśnie. Niedziela, 4 czerwca w Gdańsku. Przed mszą. Lech Wałęsa idzie głosować. Więcej na lewo szefie, bo Bogdan idzie po. O, mama mia. Wszystko graje. Dla kogo gracie? Idę o studio. Od końca biskupa. Jak on się zaraz wróci? Solidarność odnosi całkowite zwycięstwo wyborcze, zdobywając 99 miejsc w Senacie i 1/3 miejsc w Sejmie, czyli 100% miejsc jej przeznaczonych. Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w krajach Europy Wschodniej. Chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw gliną, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim bandytom. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł.